Dobra. Łapią nas przypadkowo, potem publikują, że fakt się albo wzięli, wie pani. To jest najgorsze. Szanowni Państwo, to ja się witam tym razem oficjalnie, bo tutaj trochę krzątaniny zawsze na początek jest. Największe trudności były z zaparkowaniem samochodu, żeby się z niego tu ewakuować. Już tam jak wysiadałem z samochodu, parę osób je zaatakowało różnymi pytaniami, prośbami i tak dalej. Na wszystko będzie pora. Jestem do dyspozycji, w odpowiednim momencie od razu z góry mówię. Będzie możliwe zadanie wszystkich możliwych pytań. Już z góry odpowiadam, że nie jestem bratem generała, bo jakiś pan mnie pytał, czy jestem bratem generała Pierwszaka z milicji. Ja wiem, że taka plotka chodziła, to właśnie milicja i SB prowadziły takie te, że to jest jakiś tam mój brat i że on w ogóle mi załatwia, że ja jestem w kabarecie, bo inaczej jakbym nie miał takiego brata, to gdzie by tam. Biuro polityczne nie napisało za mnie, żeby Polska była Polską. Brata generała nie mam, jedynakiem jestem, bo niestety jak wojna wybuchła, mój ojciec zginął, no i nie mam potomstwa, nie było następnego w naszej familii, więc zostałem już jedynakiem, proszę Państwa. Ale te wszystkie sprawy i również inne pokrewne, może ważniejsze, proszę Państwa, będziemy omawiać przy okazji książki. Witam prezesa, bodajże dobrze wypatrzyłem. Janusz Śniadek, proszę Państwa. Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że przewodniczący Solidarności zechciał. Tutaj mamy miejsce, trzymamy dla VIP-a, tutaj pani trzyma. Ona wiedziała, że jakiś VIP przyjdzie. Bardzo prosimy. Prezes Solidarności przyjechał, zaniepokoił się, że to ja obaliłem, a nie Solidarność, i się zdenerwował widocznie. Serdecznie. Proszę Państwa, książka powstała na skutek inspiracji materiałami Służby Bezpieczeństwa, ponieważ sam, prawdę mówiąc, z lenistwa nigdy bym się nie zabrał do tego, żeby zbiór swoich tekstów z lat 70., 60. jakoś teraz przedstawiać, bo są aktualne moje felietony pisane do tygodnika Solidarność i takie książki wydaję właśnie na bieżące tematy. Zawsze popycha mnie sprawa współczesności i teraźniejszości. Natomiast tutaj sięgnąłem do spraw historycznych z tego powodu, że te akta dotyczą początków mojej działalności kabaretowej. Ja zaczynałem zabawę w kabaret, proszę Państwa, dokładnie 50 lat temu. W tym roku mam jubileusz, 50-lecie występków. No i się okazało, że w czasach komunistycznych to oczywiście były występki niezłe, dlatego że po kilku latach już zaczęto mnie inwigilować. I na ten temat jest wstęp, proszę Państwa, który pozwolę sobie odczytać. To wszystko w ramach zachęcania Państwa do kupna tej książki. Parę rzeczy przeczytam, parę opowiem, parę zaśpiewam, a potem będę odpowiadać na pytania. Tu jest taka rubryka wstęp osobisty. Lata lecą jak liście z drzew w Alei Zasłużonych. Nadchodzi pora podsumowań i rozliczeń pracowitego, acz wesołego żywota. Nie wszystko w moim życiu poszło jak po maśle, ale parę rzeczy, choć po gruzie, jednak udało się załatwić. Na przykład postawić dom, spłodzić syna, zasadzić drzewo i obalić komunę. Wcześniej nie zamierzałem się z tym specjalnie afiszować, bo obalaczy był cały tłum. Kiedy jednak z okazji 20. rocznicy czerwcowych wyborów 89 przetoczyła się przez niż Polski debata, kto, kiedy i dlaczego komunę w Polsce obalił, wyszło na jaw, że dokładnie nie wiadomo. Co który heros się zgłosił, inni zawzięcie negowali jego rolę w przemianach. Na Lecha Wałęsę znaleziono nieprzyjemne papiery. Tak się rozsierdził, że powiedział o wiele słów za dużo i zamiast rozwiać wątpliwości, jeszcze ich przysporzył. Co do Michnika i Kuronia, okazało się, że im nie chodziło o skasowanie realnego socjalizmu, lecz o jego naprawę. Socjalizm tak, wypaczenia nie. Marzy im się socjalizm o ludzkim obliczu, a to jest jednak inne marzenie niż wolna Polska. Do grona obalaczy minionego ustroju zgłosił się również generał Kiszczak, który uważa, że pociągając za wszystkie sznurki przy okrągłym stole, miał zasadniczy wpływ na upadek PRL-u. Ale czy rzeczywiście o to mu chodziło?
I tak jest z wieloma innymi architektami III Rzeczpospolitej. Każdy w jakimś stopniu się przyczynił, w pewnym momencie się zasłużył i chwała im za to. Jednak zbyt dużo tu niedopowiedzeń i ciemnych stron. Sądzę, że w tej niejasnej sytuacji nie powinienem dłużej ukrywać swojej roli w historycznej przemianie kraju. Bo w moim przypadku sprawa jest oczywista, jasna i dobrze udokumentowana. I to przez ekspertów Służby Bezpieczeństwa PRL. Jednym z pierwszych dokumentów sprawy obiektowej kryptonim Terset czytamy, że kabaret pod egidą lansuje satyrę polityczną skierowaną przeciwko budownictwu socjalistycznemu w Polsce, polityce PZPR, Związkowi Radzieckiemu. Kto poza mną ma takie papiery? A to było w latach 70. Jeszcze nie było opozycji demokratycznej, jeszcze nie wydawało się mi mówię, proszę Państwa. To były lata 70., początek lat 70. SBS-y do znudzenia w raportach powtarzają podobne opinie. Po latach potwierdzam, że tak właśnie było. Budownictwo socjalistyczne było idiotyzmem, o czym mówiłem w wielu tekstach. Polityka Polskiej Zjednoczonej Partii służyła Moskwie, a Związek Radziecki był koszmarem. Przyznaję, że dochodziłem do tych oczywistych obecnie konstatacji dosyć długo, intuicyjnie, niepewnie, bo przypomnę, miałem za sobą wojenne dzieciństwo w gruzach Warszawy, 9 lat służby w Ludowym Wojsku i 5 lat pracy w fabryce telewizorów. Z początkiem lat 60. przede wszystkim cieszyłem się, że w ogóle udało mi się przetrwać 20 lat na tym świecie. O głębszej refleksji na tematy ustrojowe, ideowe w ogóle nie było mowy. Cieszyłem się, że jakimś trafem znalazłem się w studenckim klubie Hybrydy, gdzie miałem szansę zaistnieć w amatorskim teatrzyku, odkrywając radość artystycznych działań. To było wciągające i pasjonujące. Warszawskie poczucie humoru i kabaretowe skłonności doprowadziły jednak do tego, że już dekadę później stałem się elementem wywrotowym, zagrażającym podstawom ustrojowym państwa, tropionym przez tajnych agentów i komunistycznych funkcjonariuszy. Wypada ich chyba wymienić, by nie czuli się pominięci w opowieści o konflikcie niepokornego Wesołka z jedynie słusznym ustrojem. I tu wymieniam 40 nazwisk funkcjonariuszy wynotowanych z różnych papierów pułkowników, kapitanów, moroszników, którzy mną się zajmowali i 18 tajnych współpracowników. Tego przez IPN odszyfrowane są tylko 8 pozycji jest odszyfrowanych, a innych jeszcze nie odkryli. Bardzo ubolewam, bo tam się kryją moim zdaniem dużo ciekawsze nazwiska niż te, które tutaj są ujawnione.